Jesteśmy na uroczystej premierze filmu Kryptonim Polska. Oczywiście panowie zagraliście w danym filmie. Proszę dla naszych widzów przedstawić oraz powiedzieć, jaką rolę zagraliście. Ja się nazywam Karol Bernacki, bardzo mi miło. Próbowałem zagrać, zagrałem postać o imieniu Mariusz. Mateusz Król, nazywam się, zagrałem postać Brianisław albo Brian. Karol Kadłubiec, postać Mieszko. A co było najtrudniejsze do zagrania w danej komedii? Zaskoczka. Najtrudniejsze w komedii jest do zagrania timing. Trzeba mieć dobry timing, żeby wyszła dobra komedia. A tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że wszystko szło jak z płatka. No, były ciężkie momenty i tak dalej, jak to zawsze na planie. Ale tutaj materia to komedia, więc walczyliśmy o timing, prawda? Żeby w odpowiednim momencie wejść z tekstem, bo jeśli się spóźnisz na przykład o 2 sekundy, to już nie jest śmieszne. I chciałbym jeszcze do tego dodać, że ułatwiało nam to scenariusz, który był dosyć precyzyjny i który dzięki temu, że on osoby za to odpowiedzialne były u nas na planie, mogliśmy sobie w zależności od danej potrzeby i sekundy aktualizować. A jak długo w ogóle trwały zdjęcia do danego filmu? Zdjęcia trwały około chyba 20 kilku dni, no ale przygotowaliśmy się już wcześniej, tak naprawdę mieliśmy próby jakieś czytane, stolikowe w gronie aktorskim z reżyserem. Myślę, że to też dawało nam jakiś taki dodatkowy plus przy robocie, że mogła być iść szybciej niż normalnie. A w ogóle o czym jest film? Jakbyście mieli opisać daną komedię, właśnie tenże film, to o czym on opowiada tak naprawdę? Ja bym powiedział, że to są jakieś splecione losy poszukujących ludzi. Każdy poszukuje czegoś innego, grupowo poszukujemy jeszcze różnych rzeczy, a tak naprawdę jakby cały czas szukamy samych siebie i każdy przez coś innego chce tę postać odnaleźć. Jeżeli chodzi o głównych aktorów w filmie, z kim wam najlepiej pracowało się na planie zdjęciowym? Ze mną. A to w ogóle z kim? Z chłopakami cudownie, z Maćkiem Musiałowskim, z Magdą Maścienicą, z Borysem Szycem, cudownie, z Piotrkiem Cyrwusem. To ogólnie był wspaniały czas i bardzo dobrze dobrana ekipa, która się dobrze rozumiała i chyba ten przepływ relacji, po prostu przepływ energii był między nami okej, to wpływało też na timing pewnie. I ostatnie pytanie, gdzie ponownie panów zobaczymy, czy już są jakieś plany zawodowe, czy są jakieś kolejne produkcje filmowe? Jeżeli chodzi o gotowe w tym momencie, to tak, u mnie będzie to Iluzja za tydzień, Marty Minerowicz, natomiast kolejne rzeczy są pod znakiem XXX i nie można o nich mówić. Niektórych rzeczy nie mogę zdradzić, ale jedno mogę, w listopadzie na Netflixie premiera serialu Pewnego razu na Krajowej Jedynce, produkowanego przez Opus Film, reżyserowanego przez Grzegorza Jaruszuka i Kuby Piątka. Zapraszam. W najbliższym czasie to myślę festiwal filmowy w Gdyni, Bridget Bardzo Cudowna, Lecha Majewskiego.